produkcja węgla drzewnego do produkcji biowęgla. Drugi raz już podłożyłem ogień. Zobaczymy, co dalej. Czekamy. Jeszcze będzie na jeden dobry wrzut. Teraz czekamy, aż powstanie sam żar. Wodę do gaszenia mam już przygotowaną. Przystępujemy teraz do gaszenia. Ładny żar powstał, drzewo się wypaliło. Musimy bardzo dokładnie to zgasić, zwłaszcza metal, który tu jest, żeby nie powstał żar i przez noc tam się nie wypaliło nic. To jest węgiel wczorajszy po wypaleniu. Wystygł i względnie się osuszył. Teraz trzeba go delikatnie rozdrobnić, by został z niego półprodukt do biowęgla. Robię to w ten sposób. Zupełności wystarczy. Biowęgiel będę robił za kilka tygodni, ale to pokażę następnym razem.